W sobotnim meczu wyjazdowym nie zremisowali z Lubuszaninem ścianką 2-2. Sztajner Polonia Leszno rozpoczęła spotkanie fatalnie. Dla leszczyńskiej drużyny druga połowa okazała się być tą lepszą. Pierwszą stratę Sztajner Polonia zaliczyła już w 11 minucie. Do końca pierwszej połowy mimo kilku okazji nie udało się doprowadzić do wyrównania. Wyrównującą bramkę dopiero w 55 minucie strzelił Erik Morrison. Lubuszanin dość szybko miał szansę odzyskać prowadzenie, ale Mikołaj Sroczyński obronił rzut karny. Z kolei 74 minucie żółtą, a finalnie czerwoną kartką ukarany został Mikołaj Sadowczyk. W 83 minucie gola strzelił Orlandek Pasa. Leszczynianie nie pozostali dłużni i w 90 minucie doprowadzili po bramce kapitana Łukasza Bugzela do ostatecznego remisu 2-2. Leszczyńska drużyna kolejny mecz rozegra u siebie. W kolejną sobotę o godzinie 17 na własnym boisku zmierzy się z Kotwicą Kurnik.